On tego nie chce robić. Widać, że on jest strasznie zmęczony. Ta konferencja prasowa pokazywała, że on już był na skraju jakby takiego wkur... Już jest wystarczający powód, żeby zmienił Lewandowskiego. Bo facet, kurwa, biega. Chce grać. Trzeba spojrzeć prawdzie w oczy. Robert nie ma cech lidera. No nie ma cech lidera. To nie jest, więcej się o tym ale to jest, ale to przecież to widać. No, grał świetnie jakby tam w za granicą, strzelał bramki. Widzieliśmy w nim wielką międzynarodową gwiazdę i dlatego dostał opaskę. W ostatnich dniach jednak głównym tematem w polskim sporcie była piłka nożna, reprezentacja Polski. No i też głośno komentowałeś to, co się działo w meczu z Wyspami Owczymi, zwłaszcza to, co się wydarzyło w meczu z Albanią. Pojawiłeś się nawet w ofercie u jednego z bukmacherów jako naprawdę kandydat na selekcjonera reprezentacji Polski. Można obstawić, chociaż tutaj nie będziemy wchodzić w szczegóły? Nie, absolutnie. Natomiast chodzi o to, że... Czy naprawdę byłbyś gotowy? Że to nie na zasadzie tam jakichś tam uśmiechów, tylko po prostu jest wystawiony kurs, czy Najman zostanie selekcjonerem. No, jest to bardzo wysoki, więc jeżeli tak by się stało, można zrobić duże pieniądze. I stąd może moje pytanie, ale czy naprawdę byłbyś gotowy objąć tę posadę? Ale oczywiście, że tak. I ja myślę, że nie tylko ja, bo ty też byś był gotowy, bo prawda jest taka, że gorzej już wyglądać ta reprezentacja nie może. No jak ludzie, którzy grają w zachodnich klubach, znaczy nie tylko w zachodnich, ale chodzi mi o to, że goście, którzy naprawdę zawodowo grają w piłkę, w Barcelonie, w oni by wyszli bez trenera i by chyba lepiej zagrali. Także to nie jest naprawdę żadna... Nie róbcie ze mnie wielkiego bohatera, że ja chcę objąć reprezentację Polski. Objąć to znaczy rozdać koszulki przed meczem, powiedzieć, o której godzinie wyjeżdżamy z hotelu i to właściwie się rola... Zadbać o atmosferę, o której się dużo i trzeba zadbać o atmosferę w szatni. A myślę, że to robić potrafię. Jeszcze jakbym sobie wziął Peszko, z którym jestem dzisiaj w dobrych relacjach ze względu na wspólny projekt z Claude'em MMA, no to kurczę, no to żyć nie umierać. No, na pewno nie będzie gorzej. Może być tylko lepiej. I tutaj zdradzę też, że rozmawiamy we wtorek. Dzisiaj było spotkanie Fernando Santosza z Cezarem Kuleszą. Wszystko wskazuje na to, że na razie Fernando Santos zostanie selekcjonerem, więc co jeżeli to się potwierdzi i Portugalczyk dalej będzie selekcjonerem według Marcina Najmana? Znaczy, jeżeli Santos zostanie, to jest bardzo możliwe, że no, dojdzie do historycznego wyczynu, czyli spadniemy na ostatnie miejsce za Wyspy Owcze. Ja uważam, że jest taka możliwość przy Santosie, bo przecież tak, on tego nie chce robić. Widać, że on jest strasznie zmęczony. Ta konferencja prasowa pokazywała, że on już był na skraju jakby takiego kreska wienia, że on już był naprawdę gotowy zaraz wyjść i to wszystko wal. Znaczy wiadomo, że zarabia tyle, że tego nie zrobi. Natomiast to jest... Sam też powiedział po meczu, że on się nie poda do dymisji. Ale to jest jedyny powód, dla którego on tego nie zrobi, no bo on ma świetny deal biznesowy i on tego, choćbyśmy spadli na ostatnie miejsce, to on tego nie zrobi. I dopóki jakby ma w kontrakcie zapewnione takie warunki, jakie sobie wynegocjował. Wiecie, ja mam takiego świetnego przyjaciela Adama Kostkę, takiego przyjaciela wielu, wielu sportowców, przedsiębiorcę z Niemczech i on tam tą Bundesligę dosyć dobrze śledzi i ja pod jego wpływem zacząłem apelować, bo Adam Kostka pokazał mi tego gościa. Jest taki u nas napastnik Dawid Kownacki. Słuchajcie, facet biega i dla mnie to już jest wystarczający powód, żeby zmienił Lewandowskiego. Bo facet, kurwa, biega. On chce grać. Chce grać i gra naprawdę bardzo, bardzo dobrze. A ci nasi, no nie biegają. No. Ten stoi pod tą bramką i czeka. No tak w podstawówce, jak taki był, to za karę go braliśmy na bramkę, no bo nie biegał. No i moim zdaniem Lewandowski musi iść na bramkę w którymś meczu za karę, żeby zrozumiał, że tam trzeba też biegać, no trzeba się cofnąć. No nie można stać tylko przy bramce i czekać na podania, no. Czyli wtedy Wojtek Szczęsny na dziewiątkę z Dawidem Kownackim. Wojtek Szczęsny, ja bym go wziął jednak na obronę i tego. I Kamila Glika. Oczywiście Kamil Glik jako reprezentant chyba, nie wiem, najdłużej gra na dzisiaj w reprezentacji, powinien zostać kapitanem. Poza tym on jest mentalnie kapitanem tej reprezentacji. Robert nie ma warunków... Robert, nie obraź się, bo ja naprawdę nie, mówię teraz do Roberta Lewandowskiego. Robert, proszę, żebyś się nie obrażał, bo ja ani ci w życiu nie ubliżyłem i tego nie zrobię, bo jesteś świetnym sportowcem. Natomiast trzeba spojrzeć prawdzie w oczy. Robert nie ma cech lidera.
No nie ma cech lidera. Coraz to nie więcej jest, się o tym. Ale to jest, ale to przecież to widać. No, grał świetnie jakby tam w zagranicą, strzelał bramki. Widzieliśmy w nim wielką międzynarodową gwiazdę i dlatego dostał opaskę kapitana. Ale kapitan to nie jest tylko ten, kto gra najlepiej. Kapitan to jest ktoś, kto wejdzie do szatni, kurwa, jebiam, to całe towarzystwo ogarnie. A ja uważam, że jakby Robert walnął drzwiami i chciał coś im powiedzieć wszystkim, to jeden by powiedział, ty weź tam coś, ten weź do mnie tak nie mów. No i tak by było, bo trzeba mieć pewne cechy, żeby zostać liderem. Ma to Kamil Glik. Natomiast ja bym wypróbował mimo wszystko Dawida Kownackiego i dałbym mu szansę. I no bo... No bo coś trzeba zrobić, no przecież tego tak nie można zostawić, no bo my naprawdę spadniemy za Wyspy Owcze. To może jeszcze jedno pytanie o nazwisko, bo dużo też mówiłeś o Kamilu Grosickim, który otrzymał swoją szansę z Albanią, no i tuż po wejściu na boisko ta strata, która doprowadziła do drugiej bramki. Czy on dalej zasługuje na szansę, czy oczywiście, jednak... Oczywiście, że tak, no nie może być, tak, słuchajcie, no przecież to jak się gra, gdzie drwa rąbią, wióry lecą. Przypomnijcie sobie, jak on wszedł na chwilę tylko w meczu... Z Wyspami, czy z Francją? Z Wyspami. No przecież to od razu była zupełnie inna jakość. I za każdym razem, jak on wchodzi, to pokazuje zupełną inną jakość tam z przodu, na tych skrzydłach. I to, że jedną źle dograł jedną tam akcję, no nie może przekreślać tego, jaki on wkłada... Jaką jakość? No, jakość, tak, to słowo chciałem powiedzieć. Jaką on wkłada jakość do tej drużyny. Kamil Grosicki absolutnie, dopóki ma ten zapał, a ma cały czas, bo on biega. Kurwa, on biega. Tu on biega, no on się rusza, no trzeba się ruszać. Panowie, ja mówię teraz do wszystkich reprezentantów Polski. Kurwa, trzeba się ruszać. Ruszać, no po prostu biegać trzeba, no. I może już zakończmy ten temat, bo czekamy, co się po prostu... Bo się emocje podnoszą. Emocje się podniosły, ale myślę, że jak w każdym polskim domu przy ostatnich dwóch meczach. A czekamy, co się dalej wydarzy z Fernando Santoszem, no bo na razie jeszcze nie wiemy. Z Santoszem się nic nie wydarzy. Emeryturka i już zapewniona. Także u Santosza jest wszystko w porządku, zapewniam was.